Witajcie moi drodzy. W tym filmiku pokażę, jak zdobyć trofeum Weteran Eksploracji. Trofeum to wymaga od nas odkrycia wszystkich zaszyfrowanych pojemników i odszyfrowania ich oraz odebrania czekających na nas nagród. Wszystkich pojemników jest 6. Żeby je odszyfrować, musimy się udać do pana Vaniniego. Pokażę po kolei, jak zdobyć każdy z nich. W filmiku będą rozdziały do lepszej orientacji. Zanim jednak zaczniemy, muszę wspomnieć o jednym bardzo ważnym szczególe, bo bez tego nie będziemy w stanie jednego pojemnika zrobić. A mianowicie musimy zabić bossa 7 rozdziału, czempiona Wiktora, i później u Alidoro wymienić jego ergo odrodzonego czempiona na broń mroźną ucztę. Jest to absolutnie konieczne, aby zaliczyć ostatni pojemnik. No to lecimy z pojemnikiem numer 1. Zapraszam. No to jako pierwszy mamy rzemieślniczy zaszyfrowany pojemnik. Pojemnik ten jest do zdobycia w akcie 4. Ruszymy tutaj od Stargazera, kaplica katedry świętego Frangelika i najpierw musimy odblokować sobie przejście. Teraz rzucamy to palenisko na dół, co odblokuje nam dodatkowe przejście. Wracamy teraz na dół w miejsce, gdzie to palenisko spadło. Możemy się również teleportować ze Stargazera. No i jak widać, odblokowało nam się tutaj nowe przejście, którego wcześniej nie było. W tej właśnie skrzyni czeka na nas pierwszy zaszyfrowany pojemnik. Wracamy teraz do hotelu Krat, aby pomówić z Vaninim. Isn't this a cryptic vessel? May I be of assistance? I can decipher this in moments if you'd allow me. I teraz po szyfrowaniu mamy pierwszą wskazówkę. Rozkazy ściągnąć marionetkę zwisającą z mostu alchemików na bulwarze Elysium. Ruszamy więc teraz do miejsca, w którym walczyliśmy z szalonym osłem. I ruszymy tutaj od Stargazera Kracki Ratusz. Rzucamy teraz marionetkę na przykład kołem zębatym. I wypada z niej kolejny przedmiot. W tym liście mamy adres Bulwar Elysium 221B, klucz w załączniku. Cofamy się teraz o jeden Stargazer do tyłu, czyli ruszamy z wnętrza domu na bulwarze Elysium. No i tutaj właśnie jest szukane przez nas mieszkanie. Nagroda za zaszyfrowany pojemnik znajduje się właśnie zawsze w takim sejfie. W tym wypadku będzie to kwarc oraz nowy strój myśliwski Sławiego Doktora. Jako drugi mamy wysadzany klejnotami zaszyfrowany pojemnik. Aby go zdobyć, musimy udać się do rozdziału 6. Ruszymy od Stargazera, scena opery Estella, czyli z miejsca, gdzie walczyliśmy z Romeo.
Wracamy do Vanilliniego na odszyfrowanie. No trouble at all. I almost consider it my oldest hobby. I'm at your service. I mamy wskazówkę. Przyjrzyj się terenowi na krańcu klifu ulicy przy kracie centralnym. Przenosimy się teraz do pierwszego Stargazera w pierwszym rozdziale. To jest właśnie miejsce, którego szukamy. Musimy teraz na samym końcu użyć gestu sprawdzenie podłoża. I tutaj nagrodą jest mechanizm Legionu oraz strój myśliwski rozgrzeszonej. Numer trzeci na naszej liście to stary, zaszyfrowany pojemnik. Ruszamy od Stargazera Most na bagnie bez nadziei w 8 rozdziale. Tuż obok będzie nowy NPC, Hugo. I na razie musimy z nim porozmawiać i wyczerpać wszystkie tematy. Dojdziemy do momentu, w którym wspomni o odkrytym przez siebie skarbie. My treasure? Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel. A sort of cipher device. But I don't know how it works. I don't want to throw it away. If you want it, it's yours. Standardowo lecimy do Vanilliniego na odszyfrowanie. There you are. Now just leave this to me. Done and done. You will find Vanilli always seeks to rise to the challenge at hand. I tutaj mamy stara chata w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Poszukać ponurego drzewa z linką na pranie i wejść do chaty obok niego. Będąc tutaj w drodze pielgrzyma, na pewno zastanawialiście się, jak się dostać do tej drabiny, która jest za mną. No i właśnie tutaj będziemy mogli to zrobić. Cofamy się więc do pierwszego Stargazera w rozdziale 5, droga pielgrzyma. Did you find this place? They sent you, didn't they? Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Tutaj po otwarciu drzwi prawdopodobnie też spadniecie na dół. No to teraz musimy wykonać dobry skok i możemy w końcu dorwać się do skarbu. I tutaj nagrodą jest amulet życia plus 1 i mechanizm Legionu. Na miejscu numer 4 mamy zardzewiały, zaszyfrowany pojemnik. Aby go zdobyć, udajemy się do rozdziału 9 i ruszymy od Stargazera Zapadnięta ulica. No i tutaj na razie znajdujemy specjalną skrzynię zaopatrzeniową Kratu. Ruszamy teraz do Polendiny, do hotelu. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it
and add it to the hotel shop. Po tym doposażeniu sklepu doszło nam wiele ciekawych przedmiotów, w tym kwarc, ale i właśnie nasz pojemnik, który musimy tutaj kupić za 1000 ergo. No to teraz Vanini i jego odszyfrowanie. Ah, thank you for coming, winner, my friend. Znaleźć zablokowaną przez metalowe kraty jaskinie na bagnie bez nadziei. Jest to oczywiście miejsce, w którym spotykamy po raz pierwszy Hugo, więc wracamy na most na bagnie bez nadziei. I teraz, jak widać, krata jest już otwarta. Oh, you're here. See you later, treasure hunter. Teraz przed nami jest całkiem nowa lokacja do eksploracji, jaskinia pustelnika. I jest ona naprawdę całkiem obszerna. W połowie znajdziemy nawet Stargazer. Myślę, że z eksploracją sobie poradzicie. Jeszcze kawałek dalej znajdziemy mocniejszego moba, za którego pokonanie dostaniemy kolejne nagranie do gramofonu. Teraz tuż obok znajduje się docelowy safe, który musimy otworzyć jako właśnie nagroda za ten zaszyfrowany pojemnik. I tutaj nagrodą jest kolejny kwarc oraz trójmyśliwski czarnego kota. Piąty pojemnik to zaszyfrowany pojemnik Alidora. Najpierw musimy zabić bossa rozdziału 10 i odblokować Stargazer pole bitewne relikwii Trismegistosa. No i tutaj spotkamy po raz ostatni Alidoro i musimy ostatecznie go tutaj zaatakować i zabić. Najpierw jednak porozmawiajmy z nim o wszystkim, o czym się tylko da. Gdy będziemy gotowi, klikamy zaatakuj Alidora. I tak oto wchodzimy w posiadanie tego pojemnika. Standardowo Vanini i jego odszyfrowanie. Che bello! A brand new design! I tutaj nie mamy mapy, mamy za to list do naszej kowalki Eugene. Udajemy się z tym listem właśnie do niej i będziemy tutaj mieli względem niego do podjęcia decyzję. Wybieramy opcję kłamstwa, czyli myślę, że był po prostu utalentowanym tropicielem. Spowoduje to, że w nagrodę dostaniemy kolejną płytę do gramofonu. No i został ostatni, szósty, mechaniczny, zaszyfrowany pojemnik. No i to jest właśnie ten pojemnik, który będzie od nas wymagał posiadania tej specjalnej broni mroźnej uczty, o której wspomniałem na początku filmu. No ale najpierw po kolei. Tu już musimy się udać do ostatniego, 11 rozdziału i ruszymy od Stargazera, wyrwa w klasztorze Arsze. Tutaj musimy już naprawdę uważać, bo moby w tej lokacji nie biorą jeńców. Biegniemy odszyfrować ostatni raz u Vaniniego. I tutaj czytamy, pociąg przestał jeździć, zaś kupiec czeka w zniszczonym mieście na mroźną ucztę. I to jest właśnie odniesienie do tej broni. Bierzemy więc mroźną ucztę w dłoń, cofamy się do rozdziału 9,
Ruszymy od Stargazera, porzucony apartament. No i tutaj mamy kupca, o którego nam chodzi. I make deals only with established clients as a rule. Oh, is it Mr. Frozen Feast? I knew only the meeting spot, not the client. I apologize for not recognizing you. Here's the item you wanted. I made it just like the uniform of that conceited stalker. Hope you like it. Looking forward to more discreet transactions, if you catch my meaning. No i tutaj nagrodą jest również kwarc oraz strój myśliwski czerwonej lisicy. No i w tym momencie trofka powinna być już nasza. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wszystko tak dokładnie, jak tylko się dało. Jeśli jednak będą jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. W każdym razie dzięki, że oglądaliście, dotrwaliście do końca. Do następnego. Cześć.